Wieczornicą patriotyczną w Chobrzanach gmina Samborzec rozpoczęła świętowanie Narodowego Święta Niepodległości. To było piękne i podniosłe wydarzenie kształtujące ducha patriotyzmu. Wieczornica patriotyczna do zespołu placówek oświatowych w Chobrzanach przyciągnęła prawdziwe tłumy. Dziś mała sala tej szkoły wyjątkowo pękała w szwach. To pokazuje, że takie wydarzenia są potrzebne, a pamięć o bohaterach jest wciąż żywa. Myślę, że są potrzebne dla uczczenia pamięci, dla bohaterów, którzy sprawili, że dzisiaj możemy oglądać Polskę niepodległą i trzeba wspominać ich czyny, które do tego doprowadziły. Niedzielna wieczornica patriotyczna w Chobrzanach odbyła się nieprzypadkowo w tej szkole. Jak przypomina Robert Soja, dyrektor zespołu placówek oświatowych w Chobrzanach, budynek szkoły jest związany bezpośrednio z pierwszymi latami niepodległej Polski. Wieczornice związane z obchodami urocznic patriotycznych weszły już do tradycji naszej szkoły. To kolejna wieczornica związana z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Pragnę tutaj zaznaczyć jeszcze, że nie przypadkiem spotykamy się w murach tej szkoły. Budynek co prawda jest budynkiem teraz obecnie dla naszych licealistów, ale wcześniej powstał on w 1922 już po okresie odzyskania przez Polskę niepodległości, czyli jest bezpośrednio związany z tymi pierwszymi latami niepodległości państwa polskiego. Takie wydarzenia uczą wiele wszystkich. Jak przyznaje wójt Adrian Wołos, to prawdziwa lekcja historii. Żywa lekcja historii, najlepiej uczy się poprzez przykłady, także i dzieci starszych, i starsze osoby dzieci mogą dzisiaj coś nauczyć, coś od siebie się dowiedzieć, przy okazji miło spędzając ze sobą czas, integrując się. Wydarzenie rozpoczęło wspólne odśpiewanie narodowego hymnu, po czym w wzruszającym i podniosłym przedstawieniu wystąpili uczniowie tej szkoły i innych placówek z terenu gminy. Takie zaangażowanie najmłodszych mieszkańców gminy Samborzec i frekwencja uczestników pokazuje, że cel spotkania został osiągnięty. Jak patrzymy na frekwencję na dzisiejszej uroczystości, a były już takie wieczornice, tu się odbywały, no to rzeczywiście ten patriotyzm szeroko pojęty możemy tutaj zobaczyć i tą integrację społeczeństwa, nie tylko dzieci, które występują, koleżanka przygotowywała i wielu nauczycieli z innych szkół również, ale też koła gospodyń wiejskich, więc to był cel po prostu tego spotkania, żebyśmy ten patriotyzm wspólnie przeżywali. Ważnym aspektem niedzielnego spotkania było również to, aby najmłodsze pokolenie nauczyło się celebrować ważne daty, takie jak zbliżający się 11 listopada. Głównym przesłaniem to właśnie, żeby dzieci też wiedziały, czym była ta niepodległość, żeby nauczyły się świętować takie ważne uroczystości. To jest chyba takie najważniejsze. Uczennicy szkoły podstawowej w Chobrzanach przyznają zgodnie, że należy wspominać bohaterów, którzy walczyli o wolną Polskę. To uczy szacunku do swojej ojczyzny i historii. Szkoła w Chobrzanach z pewnością krzewi ducha patriotyzmu od najmłodszych lat. Ta szkoła uczy patriotyzmu? Tak, uczy patriotyzmu. Jak najbardziej uczy i jak po obrazach można zobaczyć, że ta pamięć o bohaterach jest zachowana jak najbardziej. W trakcie patriotycznego wydarzenia oprócz uczniów zaprezentowały się również działające przy KGW zespoły muzyczne, takie jak Gorzeczany i Trójmiasto. Dla STV Info Katarzyna Kaszluga.